Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w kolejnym mini odcinku, który jest poszerzoną relacją z drugiego Kongresu Medycyny Integralnej. Głęboko wierzę, że wszystkie osoby zainteresowane tematyką zdrowia znajdą w tej serii coś dla siebie i dzięki temu, że właśnie podzieliłam te wywiady na takie bardziej tematyczne segmenty, to możecie łatwo trafić na materiały, które Was interesują. Tak jak widzicie, temat tego odcinka to medycyna przyszłości, chociaż był to też motyw przewodni całego kongresu, jednak te dwie osoby i te dwie rozmowy są szczególnie związane z takim ściśle naukowym, badawczym podejściem, z czymś, co myślę wielu z nas najbardziej kojarzy się z przyszłością i z innowacją, bo będzie to rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Piotrem Trzonkowskim oraz doktorem habilitowanym nauk medycznych Grzegorzem Władysławem Basakiem. Pozwólcie, że troszeczkę ich przedstawię i wtedy zrozumiecie, dlaczego ta rozmowa i ten odcinek będzie miał nieco bardziej naukowy, w takim może stereotypowym tego słowa znaczeniu, wymiar. Tak jak mówiłam, pierwszym moim rozmówcą będzie profesor doktor habilitowany Piotr Trzonkowski, który od kilkunastu lat prowadzi badania nad tolerancją immunologiczną i terapią komórkową w patologii człowieka. Jego grupa badaczy opracowała i wdrożyła pierwsze na świecie terapie komórkowe w oparciu o limfocyty T w leczeniu powikłań po przeszczepach szpiku, cukrzycy typu pierwszego oraz stwardnienia rozsianego. W jego kręgu zainteresowań naukowych jest także rozwój nowoczesnej diagnostyki w transplantologii oraz badania nad nowymi związkami immunosupresyjnymi. Jak widzicie, te słowa nie są najczęściej przeze mnie używane w życiu codziennym. I tematem wykładu, który poprowadził profesor Trzonkowski, było, dlaczego medycyna wymaga czasu i musi tyle kosztować. Mój drugi rozmówca był to doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Władysław Basak, który jest kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył w 2003 roku z wyróżnieniem Warszawski Uniwersytet Medyczny, a obecnie klinicznie i naukowo związany jest z zagadnieniami transplantacji komórek krwiotwórczych, zwłaszcza powikłaniami tego zabiegu. Jest też autorem kilkudziesięciu publikacji oryginalnych oraz rozdziałów książek i jego wykład nazywał się CAR-T żywe leki, przyszłość leczenia nowotworów. Oczywiście najpierw puszczę Wam pierwszą rozmowę, czyli będzie to rozmowa z doktorem Piotrem Trzonkowskim, także zapraszam do jej wysłuchania. To na początek, skoro jesteśmy na Kongresie Medycyny Integralnej, czym dla Pana jest medycyna integralna i czy uważa Pan, że takie podejście do medycyny jest zasadne? Znaczy, ja się kiedyś uczyłem o tym jako o takim podejściu holistycznym bardziej niż integralnym i jest to taka medycyna, która uwzględnia wszystkie aspekty życia człowieka, czy tam pacjenta powiedzmy, a nie tylko jego konkretny problem, czy konkretną chorobę, czy tą całą otoczkę, która jest jakby związana z no, takim zdrowym życiem i z taką interwencją nie tylko stricte w zakresie choroby, ale także takich strategii wspomagających to zasadnicze leczenie i pewnie właśnie takie naukowo uzasadnione, wspomagające strategie, wspomagające standardowe leczenie, to jest właśnie taka medycyna holistyczna czy medycyna integralna, która obejmuje zapewne no, bardzo dużo, bo zapewne to taką sferę psychologii i sferę takiego życia codziennego, odżywiania, stylu życia, to wszystko jakby wchodzi pewnie w definicję i w zakres. I czy uważa Pan, że to jest dobre podejście do leczenia, do pacjenta? Zapewne, znaczy to no, studia medyczne już uczą tego, że do pacjenta trzeba podchodzić całościowo, nie wolno patrzeć tylko wybiórczo na jakiś określony aspekt, tą określoną chorobę pacjenta, ale raczej trzeba patrzeć na określone uwarunkowania takie również dookoła, ponieważ to zwiększa skuteczność tego leczenia, oczywiście tutaj. To teraz w nawiązaniu do tematu Pana wykładu, czy da się odpowiedzieć w jasny sposób na to pytanie, dlaczego medycyna jest tak kosztowna i tak czasochłonna? W dużej mierze wynika to przede wszystkim z dbałości o dwie rzeczy. Z dbałości o bezpieczeństwo pacjenta, który ma otrzymać lek i z dbałości o to, ażeby ten lek, który pacjent otrzymuje, był jak najbardziej skuteczny. To są chyba dwie największe przyczyny, dla których niestety na skuteczne, dobre i bezpieczne leki trzeba poczekać i niestety trzeba za nie zapłacić.
Mówi się dużo podczas kongresu o przyszłości medycyny. Jak pan widzi przyszłość medycyny? Gdzie ona leży? Myślę, że leży w takim indywidualnym podejściu do pacjenta. Zresztą o tym się mówi tak naprawdę od paru już lat, że sukces w leczeniu chorób, tych takich współczesnych, cywilizacyjnych chorób z kręgu onkologii, z kręgu chorób naczyniowych, z kręgu autoimmunologii, leży raczej w tym, że będziemy podchodzili do pacjenta indywidualnie, to znaczy będziemy w takim dużym skrócie mówiąc, szyć terapię na miarę, czyli każdy pacjent dostanie nieco inne leczenie, takie, które będzie dla niego najbardziej optymalne. A co musi się zmienić w systemie, żeby taka strategia została wprowadzona? Czemu nie możemy tego zrobić od W teraz? systemie zdrowia ubezpieczeń no, trzeba mieć więcej pieniędzy na to, natomiast generalnie myślę, że to w dużej mierze jest coś, co zależy od postępu nauki. My jesteśmy pewnie na progu takiego podejścia, natomiast jeszcze dużo nie wiemy, a nawet to, co wiemy, nie jest na takim stopniu rozwoju, że możemy to zastosować u pacjenta. W ciągu kilku godzin współcześnie, czy tam kilku dni powiedzmy, jesteśmy w stanie zrobić screen genomu całego człowieka, natomiast analiza potem tych wyników zwykle trwa parę miesięcy i niekoniecznie daje wyniki. Podobnie jest z charakterystyką konkretnej choroby u pacjenta. Bardzo szybko potrafimy zdiagnozować czy wyciągnąć informacje na temat choroby, natomiast potem wykorzystanie tych informacji to niestety są długie miesiące i myślę, że taki technologiczny skok, który się w tej chwili odbywa, on za jakiś czas pozwoli nam na taką indywidualizację terapii. A czy są jakieś działania, które może podjąć pacjent, żeby wspomóc to swoje leczenie lub wspomóc diagnozę? No bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo pacjent niestety, że tak powiem, jest nadal, mimo że współczesna medycyna raczej stawia pacjenta jako partnera, to nadal jest to jednak, że tak powiem, taka funkcja trochę podległa i pacjent jednak no, musi akceptować, czy oferuje się mu pewne sposoby leczenia i on tak naprawdę no, jest beneficjentem tego, co medycyna może zaoferować. Czy pacjenci mogą coś zrobić? Myślę, że organizacje pacjenckie jako takie mogą być takim skutecznym narzędziem do wywierania wpływu na to, ażeby konkretne działy medycyny się rozwijały. To jest to, co, o czym na przykład mówiłem dzisiaj, że nie ma zainteresowania w zakresie pewnych czy rzadkich chorób, czy powiedzmy chorób tych tak zwanych zapomnianych, ponieważ one z takiego ekonomicznego punktu widzenia nie są opłacalne. Natomiast zmiana jakiejś takiej polityki czy regulacji może doprowadzić do tego, że no, firmy farmaceutyczne na przykład będą musiały inwestować w leczenie, nie wiem, gruźlicy czy tych innych chorób zapomnianych. Myślę, że w ten sposób będzie się to odbywało i tu jest akurat rola pacjentów. Tak jak wspomniałam, ten odcinek to dwie rozmowy, także teraz zapraszam Was do wysłuchania mojego wywiadu z doktorem habilitowanym nauk medycznych Grzegorzem Władysławem Basakiem. Mój wykład dotyczył leczenia nowotworów za pomocą genetycznie modyfikowanych limfocytów pacjenta, tak zwanych limfocytów CAR-T. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się strategia leczenia nowotworów z wykorzystaniem układu odpornościowego samego chorego. Z tym, że limfocyty chorego, czyli komórki układu odpornościowego, poza organizmem niejako uczy się rozpoznawania komórek nowotworowych za pomocą modyfikacji genetycznej. Wprowadza się tak zwany transgen, który jest odpowiedzialny za kodowanie specjalnego receptora, nazywanego właśnie CAR od Chimeric Antigen Receptor, który umożliwia po podaniu tych komórek pacjentowi rozpoznawaniu komórek nowotworowych. Wtedy limfocyty CAR-T zabijają komórki nowotworowe, aktywują się, ulegają podziału. Są nazywane dzięki temu także tak zwanymi żywymi lekami. Limfocyty CAR-T są obecnie zatwierdzone już zarówno przez agencję amerykańską, jak i europejską, do leczenia w klinice chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną B-komórkową oraz z opornymi chłoniakami B-komórkowymi. Są to strategie, które weszły w ostatnich latach, pierwsza rejestracja w 2017 roku, natomiast rozwijają się bardzo dynamicznie. Portfolio celów dla limfocytów CAR-T jest coraz szersze, ponieważ stara się zastosować te limfocyty do leczenia różnego rodzaju nowotworów, także innych, m.in. szpiczaka plazmocytowego. Absolutnym przełomem będzie, jeśli uda się je wykorzystać do leczenia nowotworów tzw. guzów litych, jak chociażby raka jelita grubego, rak kładszustki,
innych nowotworów, które do tej pory nie są skutecznie, wystarczająco skutecznie leczone dotychczas osiągalnymi metodami. Może to przynieść istotny przełom, ale to już jest przełom w leczeniu chorych z opornymi i nawrotowymi chłoniakami i białaczką bekomórkową, co pozwala wyleczyć przypuszczalnie nawet do połowy leczonych chorych. Skuteczność w kontekście wyleczenia wydaje się być wyższa w chłoniakach bekomórkowych niż w ostrej białaczce limfoblastycznej bekomórkowej. Wydaje się, że może to być terapia przyszłości nowotworów, chociaż te wersje limfocytów CAR-T, które obecnie są wykorzystywane, mogą nie być tymi ostatecznie wykorzystywanymi. To wydaje się, że jest wstępna wersja, która będzie ulegała ewolucji, ulepszaniu, tak aż będą to faktycznie żywe leki, które będą przynosiły bardzo korzystne skutki dla chorych. To, o czym Pan mówi, to są najnowsze technologie, jednak jesteśmy na Kongresie Medycyny Integralnej, dlatego muszę zapytać, czym dla Pana jest to integralne podejście i czy jest ono zasadne w kontekście właśnie tych metod leczenia? Leczenie integralne, jak dla mnie, jest leczeniem z głową i z sercem, z wyczuciem. Dlatego, że system rozliczeń chociażby procedur medycznych jest oparty na bardzo wybiórczym leczeniu np. choroby nerki czy serca. Podczas jednej hospitalizacji trudno rozliczyć jednocześnie chorobę nerki i serca. Któraś z nich musi być przyjęta jako główna, w związku z czym to niejako powoduje dryf medycyny w kierunkach wysokich specjalności, co z kolei bardzo często ogranicza zdolność szerokiego spojrzenia na człowieka jako całego. Wciąż ci najlepsi lekarze jednak myślą o człowieku jako o całości i także stosując bardzo wąskie terapie, bardzo wyspecjalizowane strategie lecznicze, rozważają człowieka wraz ze wszystkimi narządami, tkankami oraz jego psychiką, ponieważ to wszystko ma niezwykle znaczenie w procesie terapeutycznym. Powiedział Pan najlepsi lekarze, jednak coś musi zmienić się w ogólnym systemie leczenia i podejścia do zdrowia, żeby ono było bardziej integralne i holistyczne, tak żeby to był standard, a nie tylko cecha, która charakteryzuje tych najlepszych, którzy patrzą na całość. Każdy lekarz wydaje mi się, że chce patrzeć na pacjenta jako na całość, jednak jest to niezwykle trudne z różnych względów, ze względu na skomplikowanie materii organizmu ludzkiego, ze względu, jak już powiedziałem, na system rozliczeń świadczeń medycznych, ze względu na rejestrację leków. To jest szereg przeszkód, które skłaniają często do realizacji po prostu procedur zamiast leczenia człowieka i choroby w kontekście całego człowieka. Natomiast wydaje mi się, że większość osób chce i leczy mimo wszystko człowieka jako całego. Z tym, że my w medycynie opieramy się na faktach, na strategiach przebadanych, na próbach klinicznych i taką medycynę promujemy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i tych dwóch jakże ciekawych wywiadów. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja widzę ogromną różnicę w tym, jak bardziej zachodni i konwencjonalni, powiedziałabym, lekarze odpowiadają na pytania związane z medycyną integralną i holistycznym podejściem do zdrowia. Także możemy sobie podyskutować tutaj w komentarzach. Oczywiście na mojej stronie karolinasobańska.com jest post poświęcony temu odcinkowi, gdzie znajdziecie wszelkie odnośniki, a moich podcastów możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Też Was zachęcam do obserwowania mojego profilu na Instagramie, który jest poświęcony tylko podcastowi. Jest to Karolina Sobańska Podcast, bo tam wrzucam więcej informacji zza kulis i często zdradzam, co się będzie działo tutaj w programie. Także mój podcast ukazuje się co tydzień w poniedziałek o 16:00. I jeszcze na koniec tylko dodam, że jeżeli macie chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie mu ocenę. Jeżeli słuchacie go na iTunesie, czy też w aplikacji podcasty na iPhone'ie, to wystarczy dać mu ocenę i napisać kilka miłych słów. Bardzo mi to pomaga, dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. A jeżeli słuchacie na Spotify, to możecie dodać go do obserwowanych. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Pa!